W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, mój Ojcze, dziękuję Ci, że po raz kolejny w moim życiu pozwalasz mi przeżywać wyjątkowy czas Wielkiego Postu. Dziękuję, że masz dla mnie tyle miłosierdzia, że dajesz mi ten czas, bym w końcu zwolniła i zastanowiła się nad wszystkim, co istotne. Dziękuję, że znów obdarzasz mnie nadzieją. Przypominasz o tym, co konieczne. Panie, proszę, pozwól, by Wielki Post był dla mnie czasem pogłębionej refleksji nad wiarą i własną duchowością. Pozwól mi przezwyciężyć duchowe lenistwo, a zamiast tego cierpliwie i z pokorą oddawać się dobrowolnym wyrzeczeniom i prawdziwej pokucie. Panie, pozwól, bym zwłaszcza w tym okresie potrafiła pamiętać o perspektywie życia wiecznego i o zbawczej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z bólem serca przyznaję, że tak często zdarza mi się zapominać o tym, co naprawdę ważne. Tak bardzo gonię za tym, co materialne, tak bardzo oddaję się grzechowi i wszelkim pokusom, a tak łatwo zapominam o czytaniu Pisma Świętego, o pobożnych praktykach, modlitwie i miłosierdziu względem bliźnich. Panie, błagam, skrusz moje zatwardziałe serce i pomóż mi się zmienić. Odmień mnie całkowicie i uwolnij mnie z kajdan grzechu. Tak bardzo chcę służyć Tobie, a nie grzechowi. Proszę, otwórz moje serce i mój umysł na wszystkich ludzi potrzebujących pomocy. Nie pozwól, bym zwłaszcza w tym okresie zapomniała o chrześcijańskim obowiązku miłosierdzia, niesienia pomocy i jałmużny wszystkim w potrzebie. Wlej w moje serce jak najwięcej nadziei, miłości i empatii. Pozwól, bym potrafiła się nimi dzielić z całym światem. Panie, przeprowadź mnie przez ten czas Wielkiego Postu, tak, bym godnie przeżyła wielkopostne nabożeństwa, bym nie zapomniała o drodze krzyżowej i prawdziwie, spokojem i miłością w sercu przeżyła święta wielkanocne. Czuwaj przy mnie i przy wszystkich moich bliskich. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!